Witam jeszcze raz wszystkich. Dużo cięższy dla mnie do nagrania, do ogarnięcia, będzie poradnik z AWP, czyli to, co teraz Wam pokażę. Trochę słów wstępu. AWP, broń chyba najlepsza for fun do gry. Najlepiej się z niej strzela, najłatwiej, to czy najbardziej nas cieszy, jeżeli ktoś dostanie z tego głowę, no bo zemki głowa to często wpada z AWP, no trzeba naprawdę wyczuć. To jest najważniejsze w AWP, trzeba ją wyczuć, tą broń. Trzeba ją wyczuć, ponieważ cały zawupy, ten pocisk opada, ten pocisk nie jest cały czas prosto i tak dalej. Trzeba wyczuć na jaką odległość, o, dziękuję za słowa, na jaką odległość, jak strzelić, jak wysoko dać pocisk i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam przedstawię parę porad, parę trików. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim, żeby strzelać zawupy, musimy ją najpierw zdobyć, a już troszeczkę tutaj siedzę na tym mieście i ciężko. Naprawdę nie mam, nie ma nigdzie awupy. Poszukam jeszcze, może się znajdzie. No i mam. Chwilę po tym, jak nagrałem, że nie mogę znaleźć, otworzyłem skrzynkę, była wupka. Dobra, zaczynamy poradnik. Dobra, w przypadku AWP, jak wiadomo, mamy celownik ze scope'em. I na daleko, niestety, patrzcie, wyceluję sobie, powiedzmy, w tę gałąź. Na daleko pocisk opada. Nie leci idealnie w tę gałąź. Patrzcie na tym drzewie. Wyceluję sobie tutaj w ten konar. I pocisk wpadł pod. Czyli najważniejsze jest to, żebyście ogarnęli sobie, jak ten pocisk opada. Strzelajcie dużo. Najlepiej znaleźć AWP szybko strzelną. Stanąć sobie tutaj, wybrać parę punktów na daleko i zobaczyć, gdzie jak pocisk opada. Na tak daleko zobaczcie, jak opadł. Bardzo nisko opadł. Tutaj, na bliżej troszeczkę, też dosyć nisko opadł. Więc to opadanie musicie ogarnąć sami, przetrenować sobie. Najlepiej, tak jak mówię, AWP szybko strzelną. Bo zobaczcie, ze scope'a pocisk nie opada. Pocisk leci cały czas prosto. I na scope'ie nie potrenujemy. To taka pierwsza porada. Druga porada, tak jak mówiłem, odnośnie bazy z cegieł. No to już wiecie, prawda? Słuchajcie. Nie wiem, czy mi się to uda tu zrobić. O, uda mi się, patrzcie. Zrobić tak. Jeżeli ktoś tego nie widział, rozwalacie sobie z tej strony akurat dwa razy, z tej strony raz. Macie tak. Celujecie za wupy. Widzicie wszystko. Stajecie, czał, kucacie. Stajecie, czał, kucacie. Przeładowanie. Gość nie może was trafić teraz w ogóle, bo jesteście za ścianą. Stajemy, czał, kucamy. Tylko bardzo szybko, prawda? To jest taki najlepszy chyba, najlepszy trik, jeżeli strzelamy z zawupy z bazy. Jeżeli chodzi o naszą strzelbę myśliwską, to też zalicza się do karabinów snajperskich. Czał opada tak samo jak zawupy. Strzelamy, wezmę na daleko. Widzicie? Opad strzał. Więc też musimy celować troszeczkę wyżej. Musimy się też nauczyć z tego strzelać. Naprawdę, żeby dobrze strzelać za WP, trzeba dużo poświęcić treningu tej broni. Naprawdę. Dobra, mamy typeczka. W pozycji, no chciałbym, żeby stanął na chwilę. Ale chyba nie stanie. Dobra. Jak będzie wychodził, później strzał. Mamy typeczka w tym budynku. Nie wiem, czy on nas widział, czy wyjdzie stąd. Jak nie, to musimy jakoś skrócić kąt. O, jest. Nosku. Pas zoom. O nie. Łeb. Typek popełnił błąd, że mnie troszeczkę olał. No ale nieważne. Chodzi o to, że najlepiej strzela się cele nieruchome. No to chyba każdy wie. Jak cele nieruchome są na daleko, no to czasami nie trafimy, no bo możemy nie obliczyć tego, jak pocisk opadnie. Jeżeli cel jest na blisko, no to jest duża szansa, że trafimy. Jeżeli już dobrze ogarniamy AWP, no to jest 100% szansy, że zabijemy typka. Czał w głowę i jest koniec. Tak jak w tym przypadku było, on się nie ruszał, cel nieruchomy. Dostał głowę, teraz ten dostał w dupę. Też może być. No jest duża szansa po prostu, że trafimy, jeżeli cel jest nieruchomy. Jeżeli cel jest ruchomy, tego nie chcemy, no to niestety musimy kombinować. Musimy przewidzieć jego ruchy.
Może zaraz to zobaczymy w grze. Musimy przewidzieć. Dobra, jeżeli chodzi o strzelanie się na WP, powiedzmy na taką bliską odległość, tak jak w tym filmie będzie pokazane, to musimy określić, jak postać nasza przeciwna, czyli nasz przeciwnik, będzie się ruszał. Teraz prawie dostałem łeb, ale no trudno. Miałem farta. Jak ona się rusza? Widzicie, wychyla się z lewej strony, dlatego czekam na chwilę z lewej strony. Nie trafiłem, bo wychyliła się za bardzo. Myślałem, że trochę wychyli się od razu przy ściance. I teraz określam, gdzie ona będzie. Nie ma jej tutaj. Będzie tam. Teraz też mógłbym dostać łeb. Niestety nie trafiła, to czy stety właściwie. No i dostaję fast scope'a. Dlaczego fast scope'a? Dlatego, że wiedziałem, że już się wychylił u góry. Nie widziałem, żeby schodziła. Wiedziałem, że się wychylił u góry. Dlatego jak strzelacie się na WP, musicie zobaczyć, określić, jak postać przeciwna się rusza. Gdzie się wychyla, z której strony się wychyli, strzelacie, go, łeb. Dziękujemy, wygraliśmy. Jedziemy dalej, następny filmik. I teraz będzie wideo, gdzie parę razy, że tak powiem, już pokazywałem to wideo na live'ie. Niestety strzelanie na daleko, o dzięki za suba, jeszcze strzelanie na daleko to jest loteria, serio loteria, zobaczcie, oni się cały czas ruszają, fart, trafiłem. Gościu leży, wycelowałem, dostał bułę, pocisk opadł idealnie na niego. No i teraz ostatni strzał, zobaczcie, on się rusza raz w tą, wymierzyłem, trafiłem. Jeżeli chodzi o przeciwników, którzy biegną w jedną stronę, nie widzą nas, no to raczej nie będą zmieniać tam kierunku ruchu. To musimy obliczyć, ile pocisk będzie leciał i ile gościu biegnie. No to jest takie na wyczucie. Tego nie w sensie nie obliczymy? To jest wyczucie, patrzcie. Biegnie do góry. Łeb. Łeb. Dziękuję, ja pierdolę, co się stało? I moja reakcja to już mówi... I moja reakcja już mówi o tym, że to było serio szczęście. Naprawdę, to... Da się to wyćwiczyć, żeby praktycznie każdy pocisk chodził, ale jest naprawdę to ciężkie do zrobienia. Dajcie, podciszymy. Dobra. Lecimy do podsumowania. No i podsumowanie. Wiadomo, AWP broń, która wymaga wiele od nas treningu, którą trzeba naprawdę dużo grać, żeby nauczyć się z niej strzelać, żeby w końcu dobrze z niej strzelać. Co jeszcze? Dajcie znać w komentarzu, z jakiej najdalszej odległości zabiliście typka albo powaliliście. Super, u mnie to był rekord 274 metry. Jest na grupie. Został typek powalony z 274 metrów. Jeżeli Wam się podobało wideo, zostawcie suba, łapkę w górę. Macie tutaj parę porad, parę akcji. Niestety ciężko nagrać poradnik do AWP. Postaram się kiedyś nagrać drugą część, dużo lepszą. Niestety muszę jechać do pracy. Więc trzymajcie się. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dzięki za każdego suba. Już jest prawie 4000, a przedwczoraj było ile? 2000 chyba. Dobra, dzięki Wam. Super, że się to rozwija. Cześć.